Witam serdecznie w zaczarowanym świecie programu After Effects. Czym jest After Effects? After Effects to mini Hollywood efektów specjalnych w naszym domu. Program nie posiada spolszczeń, dlatego ich nawet nie szukajcie. Aktualnie popularne wersje tego oprogramowania to wersja 7, wersja CS3 oraz najnowsza CS4. Ten program to nie tylko efekty specjalne. Praktycznie dzięki temu potężnemu urządzeniu możecie zająć się wszelkiego rodzaju statyczną czy ruchomą grafiką komputerową 2D z elementami 3D. Sam program After Effects jako taki nie jest typowym programem do tworzenia grafiki 3D, jednak posiada wiele dodatków, wiele możliwości imitujących 3D, a co najważniejsze, po opracowaniu obiektu, projektu w jakimkolwiek programie 3D możecie jego elementy wykorzystywać do dalszej obróbki właśnie w programie After Effects. Zacznijmy więc od interfejsu naszego oprogramowania. Tutaj na początku taka mała uwaga. W wielu tutorialach, które możecie znaleźć w internecie, natkniecie się na to, iż interfejs jest bądź nieco jaśniejszy, bądź nieco ciemniejszy. Nie oznacza to od razu, że ktoś posiada inną wersję tego oprogramowania. Wejdźmy w zakładkę Edycja, Preferencje i mamy tutaj taki śmieszny gadżecik, dzięki któremu możemy bądź rozjaśniać, bądź ściemniać nasz interfejs. Po zainstalowaniu oprogramowania mamy klasyczny, standardowy wygląd naszego interfejsu. Możemy go oczywiście dowolnie modyfikować. Ale w oparciu o standardowe ustawienia pokażę Wam w tej chwili co, gdzie i jak. Na samym środku mamy okno podglądu naszych kompozycji, naszego projektu. Po lewej stronie mamy okno, w którym będziemy umieszczać pliki i warstwy wykorzystywane, bądź te, które chcemy wykorzystać do naszych kompozycji. Poniżej, w lewym dolnym rogu, mamy okno, w którym umieszczone są już pliki i warstwy wykorzystywane w naszej kompozycji. Po prawej stronie tego samego okna znajduje się tak zwana oś czasu. Nieco wyżej okno efektów, które możemy wykorzystywać do naszych kompozycji. Jeszcze wyżej okno odtwarzacza naszych kompozycji i jeszcze wyżej okno, które udziela nam bardzo cennych informacji dotyczących, w którym aktualnie momencie jesteśmy. Możemy próbkować kolory, możemy widzieć położenie myszki na naszych obiektach i kolejna zakładka pokazuje nam ustawienia audio. Tak jak wspomniałem, wygląd naszego interfejsu możemy dowolnie modyfikować. Bądź zmniejszając, zwiększając poszczególne okna, wyłączając te, których wykorzystywać nie chcemy. Możemy także za pomocą funkcji Windows, czyli okienek, dodawać kolejne. Nawet jeśli cokolwiek namieszamy w wyglądzie naszego interfejsu, zawsze możemy powrócić do wyglądu standardowego, używając takiej oto rozwijanej zakładki, rozwijanego menu Workspace. Używamy funkcji resetującej standardowy wygląd naszego interfejsu. Tak więc przystąpmy już do omówienia podstawowych możliwości tego oprogramowania. Jednak pamiętajcie, After Effects to olbrzymie urządzenie. Zarąbisty przyjaciel, ale również przyjaciel bardzo, bardzo wymagający. Bez chociażby 2 giga procesora, bez 2 giga RAMu, bez symbolicznej 100 wolnego miejsca na twardym dysku będzie ciężko. Pamiętajcie również, iż After Effects nie obsługuje wielu formatów wideo i audio. Generalnie zasada jest taka, iż z reguły After Effects przyjmuje rozszerzenia plików zgodne z kodekami zainstalowanymi w naszym systemie. Jednak pamiętać musicie o jednym. Najpierw instalujemy kodeki, potem instalujemy After Effects. Jednak tak jak mówiłem, nie zawsze to skutkuje. Przykładem jest rozszerzenie audio MP3.
Tego rozszerzenia After Effects nie przyjmuje. Plik audio, którego chcecie użyć w tym programie o rozszerzeniu MP3, koniecznie musi się przekonwertować na popularnego WAVA. Jednak kończąc już ten nudny i przydługawy wstęp, powiem jeszcze tylko jedno. Mam nadzieję, że wiele z tych osób, które w tej chwili oglądają ten tutorial, w najbliższym czasie, za rok, za dwa, za trzy, za pięć, za dziesięć, pojawią się w nagłówkach, w napisach słynnych hollywoodzkich produkcji. Startujemy. W programie After Effects działamy na podstawie warstw plików, analogicznie do programu Photoshop. Więc funkcja pierwsza. Należy importować, otworzyć pliki, które chcemy wykorzystać do naszych produkcji. Mogą być to pliki zewnętrzne, jak i warstwy, które będziemy tworzyć w samym programie. Otwórzmy sobie kilka takich przykładowych plików. Weźmy na przykład plik audio. Dwa pliki nieruchome, statyczne oraz jakiś gotowy plik wideo ze ścieżką audio. Otwieramy. Pojawiają nam się one automatycznie w oknie plików, które chcemy wykorzystywać w naszej produkcji. I tutaj od razu chcę zwrócić Waszą uwagę na bardzo ciekawy bajerek, a mianowicie to tutaj białe okienko. Do czego ono służy? A mianowicie, górna część tego okienka daje nam podgląd obrazu pliku, który wprowadziliśmy do naszego programu. Dolna pokazuje amplitudę audio. Na przykładzie, mamy tutaj plik z rozszerzeniem JPG. Mamy mini podgląd tego pliku. Wiadomo, część dotycząca audio pozostaje pusta. To samo z plikiem o rozszerzeniu PNG. Jeżeli klikniemy na plik audio, wówczas wiadomo, podgląd pozostaje pusty, a na dole mamy pokazaną zieloną amplitudę z opisem podstawowych parametrów dźwięku. Jeżeli klikniemy na plik audio wideo, wówczas widzimy podgląd wideo oraz amplitudę audio. Jeśli wprowadzicie tutaj plik, który normalnie odtwarza Wam się w systemie z dźwiękiem, a miejsce amplitudy dźwięku będzie puste, oznacza, że After Effects nie przyjął ścieżki audio tego pliku. Tak więc przystąpmy do tworzenia naszej pierwszej kompozycji. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy. Korzystamy z funkcji tworzenia nowej kompozycji i w jej oknie zaczynamy od zmiany nazwy, na przykład kompozycja 1. Możemy zmieniać z rzeczy podstawowych wielkość kompozycji, ilość klatek na sekundę oraz długość trwania. Sposób drugi. W przypadku, jeżeli posiadamy już plik trzonowy, podstawowy, nagraliśmy coś na kamerce, ściągnęliśmy jakiś plik z internetu, chcemy nad nim popracować, chcemy tam dodać efekty specjalne. Wówczas taki plik podstawowy, trzonowy, który będzie oparciem naszej kompozycji, przeciągamy do okna tworzenia nowej kompozycji i automatycznie tworzy nam się nowa kompozycja. Zwróćcie uwagę, tutaj nazwana jest ona Scena 7 Strzał Mały. Ważne, że kompozycja jest już zaprogramowana pod ten plik. To znaczy ma długość tego pliku i wszelkie inne parametry. Natomiast my zaczniemy od rzeczy prostszych.